Hejo kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowego daily vloga. Słuchajcie, jadę dzisiaj do Opola na wystawę psów. Tak każdy mój wolny weekend, jeżeli tylko mam czas, to wybieram się, słuchajcie, na wystawę piesków. Także zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. I jeżeli chcielibyście zobaczyć vloga z wystawy, którego nagrywałam w tym roku i dowiedzieć się, jaką rasę psów wybieram na mojego nowego pieska, no to link zostaje Wam na dole. Wystawa była w Zielonej Górze, a teraz jadę do Opola. Buziaki, do zobaczenia na miejscu. Ślicznie wygląda ten rzepak. Zobaczcie, jak żółto, pięknie. Tymczasem jadę dalej. Wysiadłam już z samochodu i zmierzam na wystawę. Jestem już w środku, na zewnątrz też są ringi, także za chwilę wyjdziemy, a ja szukam ringu czwartego, tam gdzie są moje ukochane kawiki. Także za chwileczkę Wam je pokażę. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. O, i są kawalierki. Jestem tutaj z Matem. Hejo! Już się widzieliśmy na wystawie w Lublinie i bo jest na vlogu. Także my się z Matem zawsze na wystawach spotykamy, choć nie tylko. Wpadam ostatnio, no, jakiś czasem do Krakowa i dziewczyny mnie tu spotkały. A my się widziałyśmy na jakiej wystawie? Koło Zielonej Góry, czyli z poprzedniego vloga. Idziemy z pieskiem na spacer, przejście i zobaczymy, co tutaj dalej dzieje się na tej wystawie. Zobaczcie, jaki fajny. Można pogłaskać? Pewnie, pewnie, wiem, wiem. Za, zobaczymy. Jesteśmy, słuchajcie, teraz na zewnątrz i tutaj też są ringi. Nigdy jeszcze na takiej wystawie nie byłam właśnie, gdzie ringi są rozmieszczone na zewnątrz, mnóstwo namiotów, no nic dziwnego, bo pieski muszą być w cieniu. Chyba z nami na spacerku, dużo piesków, małych i dużych. Ślicznie chodzi. O, nie dziwię się tym namiotom, bo naprawdę mega gorąco jest na słońcu, a tam Jorki. Zobaczcie, mam nowego pieska. Hej, super. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Specjalna woda dla psów. Wow! Widzieliście kiedyś coś takiego? Tutaj patrz, mamy telefon. Co się dzieje? Okay. Wiążemy krawat z YouTube'em. Wyszło chyba. Słuchajcie.
Musisz zrobić takie tutoriale w takim razie, skoro wyszło. Kochani, zapraszam na mój kanał, jak wiązać krawaty. Na wystawie. Łapka w górę dla Mata. Kochani, łapkę i oglądamy. Sesja zdjęciowa trwa. Jakie maleństwo tutaj. Hej! No hej! Chodź! Jak śliczny. O, i tak mnie głaskać trzeba. Tak mnie trzeba głaskać po brzusiu. Maleństwo! Zaraz sobie pójdę z nim tylko chciałem. Jaki słodziak! Kochani, właśnie przygotowujemy Ewiana do zdjęcia. Nie, będzie, nawet będzie tylko kryza. Dobra, dobra. Ewian. Super, super. A nawet dwie. Dzięki, Ewian. Sesja zdjęciowa była zrobiona. Ewian, można cię prosić? O, jak się słucha. A z małym? Poślikiem. Zobaczcie, jakiego mam piesa. A może takiego powinna mieć? Skoczyłeś mi na kolana? Śliczny. A jestem gwiazdą. Elwi to gwiazda. Tak. Już. I koniec. Dzisiejszy dzień wystawy spędzam na luzie, siedzimy sobie tutaj i gadamy o psich tematach. Jak fajnie jest mieć znajomych z wspólną pasją, to jest naprawdę super rzecz, także tutaj mamy krzesełeczka, mamba tam sobie leży, śpi, odpoczywa. Podano. Się... Podano. Będziemy grubnąć na tych wystawach. Jesteśmy na spacerze z pieskami, mamba i Ewian. Koło swojego pana. Mamba rządzi. Wszyscy mają mambę. Mam i ja. Przed nami ring honorowy. Będą się tutaj dzisiaj odbywały finały. A tutaj są ustawione nagrody dla zwycięzców. Tutaj wszyscy oczekują na finały. Zobaczcie, pieski się przygotowują. Teraz odbywa się konkurs młodego prezentera. Zobacz na mopsy. Mopsy są dobre. A my z mambą oglądamy finały. Jak się cieszy mamba? Ogonem mnie bije. Buziaczki. Kochana mambulna.
Wystawa się już skończyła, zobaczcie jak pusto. Kochani, ja już po wystawie właśnie idę do samochodu i powiem wam, że dzisiejszy dzień naprawdę był super. Każda wystawa przynosi coś innego. Dzisiaj z Matem spotkanie, pogadaliśmy, dużo nowych informacji, wiedzy, także powolutku przygotowuję się na psiaczka, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ok. Jestem bardzo zadowolona, uśmiechnięta. Psy, moja miłość, bardzo dużą radość mi sprawiają, także to jest idealne miejsce dla mnie. Także powoli będę żegnała Opole. No i tak, mam nadzieję, że do zobaczenia razem z wami na kolejnej wystawie. Jeżeli vlog wam się podobał, to poproszę o kciuka w górę. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby nie ominąć kolejnych filmów. I do zobaczenia, buziaki. Pa!